Cześć, witajcie. Teraz jest seria adwentowych odcinków. Miałam nagrać coś o zwyczajach i tradycjach adwentowych, ale wczoraj spotkało mnie coś takiego, co troszkę zmieniło moje plany. Ufam, że to też jest prowadzenie Ducha Świętego. Tradycje i obrzędy i wszystkie modlitwy są bardzo, bardzo piękne i bardzo przygotowują serce na przyjście Jezusa. Ale jest coś, co jest o wiele ważniejsze i właśnie z tego zdałam sobie wczoraj sprawę. Wczoraj, we wtorek, bo dzisiaj jest sobota. Dlatego też zapraszam na taką krótką, adwentową refleksję na temat tego, co w mojej opinii wydaje się najważniejsze, żeby dobrze przeżyć te święta i żeby dobrze przeżyć całe życie. Zapraszam do wysłuchania. Wiecie, tak ostatnio nie czułam tego adwentu. Zresztą w ogóle wydaje mi się, że właśnie powinnam więcej robić tych różnych rzeczy, przygotowywać się, postawić sobie na stole wieniec adwentowy, z mężem siadać do modlitwy każdego dnia. Mam takie przeczucie w sercu, że to by mi pomogło, jakby codziennie było coś takiego innego, co dałoby odczuć, że jest jakoś inaczej. Pan Bóg ostatnio pokazał mi całkiem inne oblicze adwentu, nie właśnie tych zewnętrznych rzeczy, takiego wyrazu naszego oczekiwania na sposób taki materialny, taki widzialny, dosłownie, tylko na poziomie serca, na poziomie miłości do drugiego człowieka. Jest taka osoba w mojej rodzinie, z którą już od bardzo długiego czasu nie miałam kontaktu. Jest to dość trudne, ponieważ nigdy między nami nie było relacji, żadnej. Jak byłam małą dziewczynką, to pamiętam, że ta osoba gdzieś tam się przewijała, ale na zasadzie takiej, no wiadomo, starsza osoba, będzie śmiesznie, pobawimy się, zrobimy jakiś wygłup. No a też pamiętam z drugiej strony sytuacje, gdzie były kłótnie i afery i różne wyzwiska ze względu na to, że był tam alkohol. No i gdzieś jak już dorastałam, to ten kontakt się urwał i zaczęliśmy każdy żyć swoim życiem. Jednak ostatnio na ślubie, myślę, że to był taki przełomowy moment na naszym ślubie z Kubą. Zaprosiliśmy tę osobę i ta osoba, mimo tego, że nie miała pieniędzy i nie miała nawet takiego stosownego, w cudzysłowie, ubioru, bo cóż znaczy ubiór tak naprawdę, kiedy oczekujemy, że ktoś przyjdzie, a nie przyjdzie i coś da. Więc mimo tego wszystkiego ta osoba przyszła i naprawdę bardzo się ucieszyliśmy z Kubą z tego powodu. I Pan Bóg zaczął wlewać w moje serce takie pragnienie, żeby jakoś zacząć, żeby jakoś wyjść do tej osoby. Ta osoba jest bardzo samotna i tak, wiecie, Pan Bóg zaczął mi pokazywać drugą stronę medalu tej całej sytuacji, bo to jest osoba, która sprawiała trudność, która nie była wygodna dla wszystkich na pewno. Wiadomo, są tacy ludzie, którzy nie są dla nas wygodni. Myślę, że każdy taką osobę zna. Jednak w rodzinie to później zaczynają się takie akcje, że wiecie, tego zaprośmy, tamtego nie. Nie mówię, że u nas, no nie, ale często tak się zdarza, że jedni są bardziej lubiani, inni nie. Myślę, że to jest całkiem normalne. Jednakże ja gdzieś też wpadłam w schemat takiego oceniania, takiego zapraszania tych, których wygodniej jest mi zaprosić, gdzie po prostu ten schemat nie był jeszcze zmieniony przez Boga. I właśnie dlatego myślę, że Pan Bóg mi chciał to pokazać. Coraz bardziej w moim sercu dawał mi takie pragnienie, żeby odzyskać ten kontakt, żeby zaprosić, że przecież chcę pomagać naokoło wszystkim innym, biednym osobom, które nie mają domu, a mam w rodzinie bliskich ludzi, którzy potrzebują wsparcia, którzy potrzebują miłości, którzy potrzebują takiego przytulenia,
czy to fizycznie, czy to duchowo, ale pokazania, że są ważni. I właśnie ostatnio zaprosiliśmy tę osobę na obiad i naprawdę bardzo się zdziwiła, co się stało w ogóle, dlaczego, no bo od maja minęło już trochę miesięcy, a odezwałam się no tak ni stąd, ni zowąd i dla mnie to też było trudne. Byłam zestresowana, nie wiedziałam co powiedzieć, jak się zachować, ale zaufałam Panu Bogu w tym wszystkim, że skoro On chce, no to przecież no, nawet niech będzie sztywny, no i co z tego? Początki są zawsze trudne. I wiecie, po tym obiedzie, znaczy już wcześniej, miałam takie głębokie pragnienie, że właśnie Wigilię Bożego Narodzenia, że chcę spędzić razem z tą osobą. Porozmawialiśmy z Kubą na ten temat, podjęliśmy te decyzje wspólnie, bo uwierzcie mi, już rok temu była taka sytuacja, że rozmawiałam z tą osobą i naprawdę było mi mega przykro, bo nie mogłam jej zaprosić. Po prostu tak sytuacja się złożyła, że nie mogłam i serce mi się rozdzierało. Jak ta osoba mówiła o tym, nic się nie stało, posiedzę sobie i tak dalej, ale w głębi serca czułam się tak podle, że w tym roku postanowiłam nie mogę zrobić inaczej, po prostu nie potrafię. I uwierzcie mi, że nie wiem jak to będzie, ale właśnie ostatnio w tym tygodniu zdarzyła się taka sytuacja, że zadzwoniłam do tej osoby, zapytałam się co tam słychać i po prostu zaprosiłam ją na święta. I słuchajcie, tego się po prostu nie da opisać. I w tym momencie przerwało mi nagrywanie, nawet o tym nie wiedziałam. Wiem, że teraz jest za ciemno, no ale nie mam na razie innej możliwości. Więc kontynuując, naprawdę to było niesamowite. Ponieważ było wielkie wzruszenie. Takie, że uświadomiłam sobie, jak wielką rzeczą dla drugiego człowieka może być coś, co wydaje mi się niewielkie. Coś, w co nie włożę za dużo trudu. Jasne, zaproszenie kogoś na Wigilię, kogo niekoniecznie dobrze znamy, nie wiemy do końca, jak się zachowa, albo jesteśmy nastawieni na to, że być może zachowa się nie tak, jak oczekujemy, jest trudem. Nie jest czymś, co przychodzi od tak, może nie każdemu. Z tym, że patrząc na to, jak żyję i że mam taką możliwość, to wydaje mi się to naprawdę niewielkie w porównaniu do tego, co się może wydarzyć. A tym wydarzeniem jest właśnie pokazanie drugiej osobie, że czuję się kochana. Bo ja naprawdę w tamtym momencie, kiedy usłyszałam reakcję tej osoby, to ja sama się wzruszyłam i poczułam, jak ta osoba jest bardzo kochana przez Pana Boga. I jak ona musiała bardzo czuć się samotna, że ona zareagowała właśnie w taki sposób. Wyobraziłam sobie wtedy, że Pan Jezus tam stoi i jakby wylewa na tą osobę całą swoją miłość. I pomyślałam sobie z drugiej strony, kiedy ta osoba usłyszała od kogoś, że jest kochana? Kiedy usłyszała jakieś dobre słowo? Kiedy w ogóle miała możliwość porozmawiania o swoich uczuciach z kimkolwiek? I właśnie chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że być może te święta są czasem, kiedy spróbujesz podarować drugiej osobie swoją miłość, która jest miłością Boga. Bo ja naprawdę zdałam sobie sprawę z tego, że każda modlitwa, że sprzątanie, mycie okien nie jest tak ważne i nigdy nie będzie tak ważne jak spotkanie z drugim człowiekiem, jak podarowanie mu miłości. Pan Bóg mnie też przerabia ostatnio bardzo mocno, co chodzi o te kwestie. I naprawdę, mając w sercu wątpliwości na temat przeżywania Adwentu, Pan Bóg od razu dał mi odpowiedź. Właśnie posługując się tą relacją. Chcę Cię prosić o to. Spróbuj w tym roku nie zakładać, że te święta mają być idealne. Idealne pod kątem wysprzątanego mieszkania, idealne pod kątem ludzi zasiadających przy stole, kiedy każdy jest ubrany odświętnie, ma uśmiech przyklejony do twarzy, albo szczery, albo nie. Ale w każdym razie się uśmiecha, jest grzeczny, nie robi problemów, nie pije alkoholu, nie pali papierosów przy stole, który trzyma się jakiegoś określonego schematu.
Wiem, że nie każdy tak ma. Ale często jest tak, że wyobrażamy sobie, że te święta będą idealne. Idealne dla nas, idealne na ten wykrój, który my sobie stworzyliśmy. A czy w tym momencie nie mijamy się z Panem Bogiem? Nie mijamy się z tym Chrystusem, który przychodzi do naszych serc? Który przychodzi po to, żeby tam zamieszkać? Żeby dać nam miłość i pokazać, ja Cię kocham, a Ty kochasz. Być może, jeżeli się na to zdecydujesz, te święta nie będą Twoimi wymarzonymi świętami pod kątem elegancji, pod kątem spokoju wewnętrznego. Nie będą idealne pod kątem atmosfery. Ja myślę, że to nie o to chodzi. Że ja też chciałam przeżywać święta zawsze w super atmosferze, gdzie by była gitara, choinka, gdzie by każdy się modlił. Ale to jest mój problem, we mnie, wewnętrznie. Bo ja czegoś oczekuję od świata. Dlaczego ja nie mogę z czymś wyjść i dać czegoś drugiemu człowiekowi, pokochać go takim, jaki on jest? Bo właśnie tego oczekuje od nas Bóg. On nie mówi do nas, słuchaj, pokocham Cię, jeżeli zmienisz to, to i tamto, jeżeli się pozbędziesz tego i tego, a będziesz robił to i to. On tak nie mówi. On widzi nas teraz takimi, jakimi jesteśmy, widzi Ciebie i mówi Ci, kocham Cię, takim, jaki jesteś. I tak bardzo ważne jest właśnie, żeby zaakceptować drugiego człowieka. Zaakceptować to, że być może wulgarnie się wyraża, że być może pije alkohol i będzie pijany, że być może nie będzie słuchał wszystkiego, co chcemy mu powiedzieć, że być może uniesie się gniewem, że być może zdemoluje nam mieszkanie, co już jest, myślę, hardkorem, ale musimy być przygotowani na to. Bo tak naprawdę, jeżeli my mamy w sercu to, że ktoś nam coś zniszczy materialnego, to kim my jesteśmy? Że mamy w hierarchii wartości wyżej rzecz materialną nad człowieka, który ma duszę, który ma uczucia, emocje, którego można zranić. A konsekwencje tego zranienia mogą się za nim ciągnąć przez kolejne lata, jak nie całe życie. Jest jeszcze trochę czasu do świąt. Dlatego zachęcam Cię, żebyś usiadł na modlitwie. Albo po prostu na takim zastanowieniu się, kogo masz blisko siebie, kogo mógłbyś zaprosić na te święta. Komu mógłbyś podarować miłość. Tak po prostu. Ja myślę, że to jest tylko nasz strach, taki ludzki. Ten strach zakłada, że jesteśmy w takiej puszce. A wyjście z tej puszki zmusza nas do oddania kontroli Panu Bogu. I do tego Cię właśnie dzisiaj zachęcam. Oddaj w te święta kontrolę Panu Bogu. Być może ta decyzja zmieni bieg historii. Ale na pewno zmieni życie tej jednej osoby. Z Bogiem.